Tym razem zajrzymy na ławkę rezerwowych. Szukamy najlepszego szóstego zawodnika ligi. Krzysiu, tak się dopominałeś o głos, także teraz ty możesz zacząć. No tak, ja tutaj mam chyba oczywisty wybór, wydaje mi się, dla wszystkich. Może Michał nas zaskoczy, jako że mówił, że jest fan, że wybierał dużo zawodników z Chicago Bulls, jednak no, u mnie na pierwszym miejscu dla najlepszego rezerwowego jest Jamal Crawford. No ta nagroda w ogóle mogłaby zostać nazwana jego imieniem, bo praktycznie w każdym sezonie od dobrych 6-7 lat Jamal Crawford jest w tej ścisłej czołówce rezerwowych, no i jego wybór nie jest żadną niespodzianką. Ja na drugim miejscu chciałbym wyróżnić jednego z dwóch braci Morris, Markifa Morrisa, który początkowo miał być tym gorszym bratem, jednak okazało się, że Phoenix zrobili dobrze, że na początku wybrali właśnie tego bliźniaka. No i teraz Markif Morris zalicza naprawdę bardzo dobry sezon z ławki. Jest jednym z tych głównych powodów, dla którego Phoenix Suns grali w tym sezonie tak dobrze, jak grają, a ostatnie miejsce to taka troszeczkę moja sentymentalna podróż z Vince'em Carterem. Według mnie bardzo, bardzo dobry sezon Vince'a Cartera, który jest, co ciekawe, trafił najwięcej trójek spośród wszystkich rezerwowych w tym sezonie. Nie tak dawno przebił się do top 25 strzelców ligi. Co ciekawe, niedługo to miejsce może już w dzisiejszym meczu z Wizards zabrać mu LeBron James. Taka ciekawostka, więc z tego pobytu w top 25 strzelców Vince nie nacieszy się zbyt dużo, długo, ale za to, co robi w tym sezonie i za to, jak wkomponował się w ten system gry Ricka Carlisle, i naprawdę wielki plus dla Vince'a, bo wydaje mi się, że niewiele osób sądziło, że Vince Carter, który przecież kiedyś był pierwszą postacią swojego zespołu, może zaakceptować taką rolę, jaką gra teraz w Dallas Mavericks. To słuchaj, powinieneś maila napisać, żeby z Dallas tę koszulkę przysłali. Oni rozdawali takie koszulki, nie? Vince Carter na szóstego gracza roku, więc może jak napiszesz, może Mark Cuban tam coś tam się dowie. Spróbujemy. Nie wiedziałem o tym, ale okej. Tak, tak, było na jednym meczu, już nie pamiętam na którym, właśnie chyba pierwsze 15 tysięcy kibiców dostało takie niebieskie koszulki z Vince'em Carterem, że szósty gracz, nie? Na nagrodę, nie? Ale... Teraz przejdziemy do jednego z największych fanów New York Knicks w tym kraju. Paweł Piórkowski, jako że w zeszłym roku J.R. Smith był najlepszym rezerwowym w NBA. Pawle, czy w tym roku znowu ktoś od ciebie dostanie nominację z zespołu New York Knicks? Ja, jeśli chodzi o zespół New York Knicks, to przyznam, mam jednego zawodnika w jednym z wyróżnień, ale nie jest to ta nagroda. Ja tylko chciałbym przypomnieć, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że właśnie niedawno Krzysiek wygrał zakład a propos tego, czy Nets, czy Knicks dalej zajdą w tym sezonie. Nie wiem, czy koledzy z Nixon jeszcze pamiętają. Ja tak, przypomnę. Tak, już pamiętają, tak, już trzeba, butelka idzie. Trzeba oddać, już się chłopaki odezwali, jak tylko Atlanta Hawks wygrała z Miami Heat, pojawił się wpis u nas na fanpage'u z prośbą o adres do przesyłki dla Krzysztofa. No to wielkie brawa dla Nixon w takim razie. No czekaj, jeszcze zobaczymy, co dostanę, nie? Dobrze, wróćmy do tematu. Ja w nagrodzie dla najlepszego rezerwowego mam podobnie jak Krzysiek i myślę, że to jest sprawa oczywista. Jamal Crawford to jest chyba trzeci najlepszy strzelec w tym sezonie w czwartych kwartach. W zeszłym sezonie było bardzo blisko, no niestety nie udało się. W tym sezonie no, wszyscy są moim zdaniem o poziom niżej. Nawet ta kontuzja, którą złapał w ostatnich tygodniach, nie powinna mu przeszkodzić w odebraniu tej nagrody. Na drugim miejscu mam gracza, o którym też jeszcze nikt nie wspomniał i być może mam jakąś słabość do Oklahoma City Thunder, bo jest to właśnie zawodnik tego zespołu, Reggie Jackson, który w tym sezonie zagrał 35 spotkań w pierwszym składzie, a 43 spotkania z ławki, dzięki czemu kwalifikuje się do tej nagrody. I pod nieobecność Russella Westbrooka pokazywał, że jest świetnym zawodnikiem. Kiedy Russell wrócił, jest najlepszym zawodnikiem z ławki obok Karona Butlera w tej chwili, więc ta nagroda, jak najbardziej myślę, że może pojawić się to nazwisko w przypadku kilku głosów. No i podobnie jak Krzysiek, mam też wyróżnionego Markifa Morrisa, który w Suns naprawdę w tym sezonie pokazuje się ze świetnej strony. Zrobił duży postęp. Rzeczywiście mówiło się, że to Marcus Morris, którego bodajże wybrali Houston Rockets,
miał być tym lepszym zawodnikiem z tej dwójki. Teraz obaj grają w Phoenix, ale zdecydowanie lepszy jest Markif i jest jednym z najlepszych rezerwowych w lidze. Vince Carter też brałem go pod uwagę, Taj Gibson też był jednym z moich wyborów, ale ostatecznie zdecydowałem się na tą trójkę. Jamal Crawford moim zdaniem będzie bezkonkurencyjny w tej kategorii. Myślę, że jest pewniejszym zawodnikiem do wygrania niż Kevin Durant w kategorii MVP. No to teraz przejdźmy w takim razie na tą wschodnią część NBA, bo tak wszyscy typujecie tylko z zachodu praktycznie. Michał, walczy o tych Chicago Bulls, walczy o konferencję wschodnią. Ja na ogół jestem bardzo obiektywny, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek głosowania, to wychodzi ze mnie taki stronniczy cynik i tak, oczywiście Taj Gibson jest u mnie na pierwszym miejscu. Taj Gibson jest u mnie na pierwszym miejscu z tego powodu, że zrobił ogromny postęp, głównie dzięki temu, że dostał od Toma więcej minut w czwartych kwartach kosztem, dzięki Bogu, Carlosa Boozera, który też mimo wszystko nie jest graczem takim, jak opisują go media, głównie spoza Chicago, czyli ESPN. Ale tak, też Gibson jest na pierwszym miejscu, bo zrobił ogromne postępy, głównie w ofensywie, rozwinął swój rzut z dalekiego półdystansu, jest bardziej ma lepszy chwyt piłki, podejmuje lepsze decyzje, także jeśli chodzi o jakieś tam rozegranie, to jest Taj Gibson dla mnie jest najlepszym rozwojem sezonu, a na drugim miejscu oczywiście Jamal Crawford z jasnych powodów. Gościem, który równie dobrze mógł wygrać w pierwszej piątce zespołu walczącego o mistrzostwo. Na trzecim miejscu Vince Carter i także z jakichś takich sentymentalnych powodów, ale nie da się mimo wszystko uniknąć tych argumentów przemawiających za Vince'em jako graczem świetnym w systemie Dallas Mavericks, no bo to jak trener i coach ma dopasował go do swojego systemu, bardzo skomplikowanego ofensywnego systemu, bo to nie jest prosty system. To jest dużo, bardzo dużo pracy od swoich podopiecznych wymaga i to jak Vince pasował się do tego systemu z ławki jest naprawdę fajne i zasłużył, żeby go wyróżnić w tym gronie. Karol, ty jako ostatni? No, ja pierwszymi dwoma wyborami byłem zdumiony dosyć mocno, bo dla mnie Jamal Crawford żadnym pewniakiem nie jest, bo ja go mam na trzecim miejscu tak naprawdę, bo dla mnie to nie dość, że on zagrał w 66 czy 67 meczach, no w 23 z nich grał w pierwszym składzie i oczywiście teoretycznie nie powinno być takie, nie powinien być to negatyw dla niego, ale jednak dla mnie jest. Ja szczerze mówiąc, to był taki rzut monetą między dwóch graczy i może gdybym wiedział o poprzednich wyborach, byłoby to inaczej, ale tą nagrodę dałbym Markifowi Morrisowi, który... I to była rywalizacja między nim a Tajem Gibsonem. Jamal Crawford był daleko za nimi. Nie wiem, ja tak po prostu... Może za bardzo mnie to zmyliło, że on zagrał jednak troszeczkę w pierwszym składzie, ale mam tu Markifa Morrisa, który jest liderem ofensywnym z ławki Suns. Ławka Suns, która nie jest, nie wiem, jedną z najlepszych na świecie tak naprawdę i on swoją grą jeden na jeden, taką grą face-up powoduje, że czy razem ze swoim bratem, z którym świetnie się potrafią rozumieć, żeby ta ofensywa ruszała. No ma 13, 7 punkta, 6 zbiórek, prawie 2 asysty, prawie 50% z gry, 33% za 3. A o jedną setną za nim tak naprawdę, chociaż ja bym nawet egzekwo dał, no ale powiedzmy, że drugi to Taj Gibson. Taj Gibson, który jest liderem defensywnym Chicago po Noah i ewentualnie Jimmy Butlerze, który ma bardzo, bardzo podobne statystyki do Morrisa, tyle że gra więcej w czwartych kwartach, tak? No i dopiero na trzecim miejscu jest Jamal Crawford, może dlatego, że się po prostu znudziłem nim. I też nie jestem fanem dawania tego nagrody szóstego gracza zawodnikowi, który wychodzi i ma rzucać, tak? Bo to się tak przyjęło, że tym szóstym graczem zawsze jest koleś, który wychodzi, może odpalać wszystkie rzuty i tyle. A w tym roku chciałem podejść do trochę inaczej. Markif Morris to też jest zawodnik, który jest liderem ofensywnym, ale robi na boisku wiele więcej rzeczy, zresztą już tym bardziej Taj Gibson. Więc podsumowując, Markif, Taj i Jamal na trzecim miejscu. Ja tak jeszcze swoje trzy głosy wtrącę na koniec. Pierwsze miejsce u mnie zdecydowanie Taj Gibson.
za to, że jest najlepszym obrońcą wśród rezerwowych w całej lidze, jak dla mnie. I gdybyśmy przyznawali taką nagrodę dla najlepszego defensora wśród rezerwowych, to Taj Gibson ma ode mnie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Drugie miejsce dla mnie w rankingu najlepszych rezerwowych Manu Ginobili, nie wspomniane przez żadnego z Was, ale dla mnie to jest powrót do starego, dobrego Manu, który znowu świetnie kreuje ofensywę. W tym sezonie nieco mniej rzucał w przeliczeniu na 36 minut niż wcześniej, a za to bardzo dużo podawał. I wielokrotnie wcielał się w rolę tego rozgrywającego kreatora gry, kiedy miał obok siebie chociażby Patryka Millsa. I Mills na tym bardzo dużo korzystał, rzucając te swoje mnóstwo punktów. A trzecie miejsce, podobnie jak tutaj chłopaki, sentyment, Vince Carter. To, że jeszcze gra, to jest świetna sprawa, raz na jakiś czas odpali jakiś fajny wsad. No, do tego dołączył kapitalne rzuty z półdystansu i z dalekiego dystansu i mam nadzieję, że w playoffach pokaże nie raz, nie dwa, że jeszcze żyje i że fajnie można sobie go pooglądać. A podsumowując cały ranking, pierwsze miejsce według naszej redakcji Jamal Crawford, drugie miejsce Taj Gibson, a na trzecim miejscu Markif Morris, Phoenix Suns.